No nareszcie jesteśmy przy placu Bankowym. Proszę Państwa, wszystkie cuda będziemy tutaj dzisiaj oglądać. Tam patrzyłyśmy się w kierunku kina Muranów i właśnie tutaj mamy pokazaną historię. Fontanny przy kinie Muranów, czyli wędrująca fontanna od 1911 roku aż do lat 40. XX wieku. Południowo-wschodni narożnik trójkątnego placu Bankowego zdobiła żeliwna fontanna. Miała kształt patery wyniesionej na cokole i ozdobionej trzema rzeźbami figuralnymi. Całość stała w okrągłym basenie kamienia. Autorstwo fontanny przypisuje się Leonardowi Marconiemu rzeźby, Józefowi Orlowskiemu i Alfonsowi Grotowskiemu. Wodotrysk wędrował po Warszawie. W drugiej połowie XIX wieku fontanna znajdowała się na skwerze przy krakowskim Przedmieściu. W tym miejscu stoi teraz pomnik Adama Mickiewicza. Zabytkowa fontanna z Placu Bankowego w latach 50. kolejny raz zmieniła lokalizację. Stanęła przed kinem Muranów i przy zejściu do stacji metra Ratusz Arsenał. Zapraszamy popatrzeć.